Starsza Piotrowianka będzie prowadziła rozgrzewkę. O której ta rozgrzewka, Kinga? O 12. Założymy panu tą czerwoną chustę. To idziemy, proszę państwa, z rodzinami za tym panem i tam zaczynamy rodzinny konkurs czajnikowy, a później, szanowni państwo, wokół tego będzie bieg. I po każdym kółeczku będziemy coś rzucać. Do tej pani zapisujemy morsu, proszę państwa, do tej pani. No i powolutku muzyczna rozgrzewka. Tam, gdzie są czajniki, po mojej lewej stronie tam dalej, to łączy będą konkursy dla dzieci, dla rodzin całe. Co dokładnie będzie, tutaj pan nam powie. Zapraszamy wszystkich. Na nogach mamy obuwie, które pozwala nam wejść do wody. To jest bardzo ważna sprawa. Przed przeręblą, gdzie Michał będzie morsował, jest włożony termometr, który pokazuje, jaki jest stan wody, jaka jest temperatura wody. Możecie sobie zobaczyć. Jest około 2 stopni. W wodzie będzie ciepło, ale po wyjściu z wody te stopy nasze będą potrzebowały ochrony. Czyli jesteśmy rozgrzani, mamy założone obuwie, jesteśmy w stroju kąpielowym. Po rozgrzewce nie mamy zadyszki i nie jesteśmy spoceni. Możemy wchodzić do wody. I teraz cały proces morsowania to taka dosyć skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w naszym organizmie i to, co się może dziać tutaj z naszym ciałem. Różne osoby różnie przyjmują. Z reguły są to skurcze łydek, tak, na samym początku takie mocne. Tak, wchodzimy do naszego Bałtyku latem i woda w Bałtyku była taka, że aż w nogi łupało, to dosłownie tak tutaj może być. W tym momencie następuje właśnie skurcz mierśni oraz odebranie już krwi od nóg, ponieważ podczas morsowania wszystka krew jest gromadzona tutaj w głównych organach, w płucach, w sercu i właśnie ze stóp, z rąk ta krew jest zabierana. Wchodzimy do wody, morsy nie moczą rąk i nie moczą głowy. Na początek przebywamy około 2-3 minut, jeżeli ktoś będzie pierwszy raz wchodzić. Podczas wejścia do wody następują w ciele te właśnie te procesy, które powodują, że ta krew jest zabierana z palcy, z rąk, z wszystkich kończyn, gromadzona tutaj w sercu. W tym momencie przyspieszać serce, tętno jest przyspieszone, zaczynamy szybciej też oddychać. Możemy poczuć w klatce piersiowej ucisk. Niektórzy dostają tak, że tak jakby zapiera dech w piersiach. Takie właśnie mogą być też tutaj objawy, ale to chwilę i mija. Proszę bardzo, jest z nami Michał, proszę państwa. Mały upominek jeszcze, a jeszcze ratownik, szanowni państwo, Michała wzywa na rozmowę. No niestety, ta rozmowa musi się odbyć. Michale, pokaż się. Ja już do ciebie idę, poczekaj, Michał. Michale, dzisiaj nietypowo. Czy rozgrzany? Nie no, czekam jeszcze na Kingę i jej rozgrzewkę. A Kinga, za ile będziesz gotowa? 10, 5 minutek, dobra. Michale, powiedz mi, to jest nieoficjalny twój rekord. Ile czasu jako mors przebywałeś w wodzie najdłużej? Do tej pory trenowałem do 80 minut, ale tutaj wyznaję zasadę, że nie trzeba biegać maratonów, żeby przebiec maraton, więc dzisiaj walczę do końca. Proszę państwa, trzymamy za Michała kciuki? Trzymamy? Michał, wiemy o bezpieczeństwie. Jeżeli się źle poczujesz, Michale, nie bijemy tego rekordu. Po prostu wychodzisz z wody, ratownik medyczny czuwa nad tobą. Proszę państwa, jesteśmy normalnymi ludźmi i ta zabawa ma być normalna, ma być bezpieczna przede wszystkim i rodzinna z państwa udziałem. Oprócz tego, Michale, powiedz, co się w międzyczasie dzieje? Widziałam czajniki, co tam z tymi czajnikami? Ja sam tego wszystkiego nie ogarniam. Przede wszystkim witam państwa serdecznie, wszystkich tutaj zgromadzonych, wszystkich morsów i wszystkich tekstylnych, którzy będą stali w kurteczkach na plaży. Jest to impreza, której miało nie być nigdy w życiu. Gdzieś kiedyś palnąłem przy znajomych, że spróbuję wysiedzieć taki czas. Niestety ktoś to podłapał, no i jak już powiedziałem A, to muszę powiedzieć B i Z i stąd to się wzięło. Dziękuję wszystkim przybyłym. Gdzieś zgubiłem kartkę z podziękowaniami, więc zrobimy to później. Wszystkim przybyłym morsom, ekipom, które się dołączyły do naszej jakże słusznej inicjatywy. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób dołożyli swoje 5 czy 7 groszy do tego, żeby ta impreza wyglądała tak, jak wygląda.
To nie jest tylko moje moczenie w wodzie, bo to bym mógł zrobić u siebie w wannie. To jest cała fajna impreza, bardzo dużo się będzie działo. Zapraszam wszystkich serdecznie. Od lewa do prawa na lodzie będzie kupa zabawy, kupa śmiechu. Też trochę elementów współzawodnictwa. Na plaży będzie można się ogrzać, będzie można się posilić, najeść. Więc na pewno nikt tutaj nie wyjdzie niezadowolony. A jeśli ktoś będzie niezadowolony, to ja przejmuję reklamację tam w Przeręblu. Michał, czapeczka na głowie zostanie chyba, jak będziesz w wodzie, co? No nie wiem, tylko żebym się nierówno ją nie opalił. Szanowni Państwo, a więc robimy to samo co Kinga. Mili Państwo, duże wspólne kółeczko rodzinne. Uwaga, osoby, które wchodzą teraz do wody, warto, żeby się do tej rozgrzewki też troszeczkę rozpłaszczyły. Natomiast jeżeli komuś jest zimno, chce się rozgrzać, to zapraszam, potańczymy, poskaczemy, pobawimy się, tak żeby było ciepło i przyjemnie. Uwaga, gotowi? Zaczynamy od marszu. Maszerujemy wszyscy, więcej osób. Śmiało. Zapraszamy wszystkich z tyłu. Wysoko kolana. Jeszcze wyżej, do samego nieba. Jeszcze trochę. Ręce pracują. Bardzo dobrze. Uwaga i uderzamy od podstawki. Ręce pracują. Zaczniemy krok do boku. Brakuje nam pół, serce zaczyna bić szybciej, oddychamy szybciej.
Po kilku sekundach, kilku chwilach to już mija. To jest najważniejsza rzecz, która może się stać tutaj po morsowaniu, kiedy możemy się przeziemić, tu dostać tutaj jakichś skutków ubocznych, to jest właśnie wtedy, kiedy wychodzimy z wody. Musimy zaraz po wyjściu szybko się wytrzeć, przebrać i rozgrzać. To jest jedyny moment, kiedy nasze ciało jest najbardziej tutaj osłabione. W tym momencie ta krew, która została zgromadzona tutaj w płucach, w sercu, zaczyna powracać do kończyn. Interaktywni Piotrków zapraszają na dwie cykliczne też imprezy, które się będą odbywały. Czyli tak, wanienki, dwie wanienki, mogą być dwa zespoły, może być to rywalizacja pojedyncza, jak najbardziej rodzinna. Zapraszamy, będziemy się ścigać wanienkami typu bowling, to jest sprzęt niezawodny najwyższej klasy, więc zapraszamy. Dodatkowo jeszcze jest organizowany karnik. Ale Państwo, przypomnijmy, Michał, właśnie przezwany Rosiu, tutaj mamusia przyszła dwoma pieskami laskimi, też trzyma za niego kciuki, ale szanowni Państwo, wszystko jest pod kontrolą medyków, którzy tam cały czas czuwają nad nim i w wodzie, i poza nią przy wozie strażackim. Za moment tylko odpalamy te zimne czajniki. Pierwszy raz taka impreza. Mam nadzieję, że pierwszy nie ostatni, abyśmy spotkali się za rok po raz kolejny. I żeby było miło, rodzinnie. A teraz, proszę Państwa, zapraszam wszystkich morsów, tam gdzie są flagi, tam będzie start i meta, będziemy biegać. A więc zapraszam wszystkich gości, którzy nie tylko są z Piotrkowa, Tomaszów, Opocznę, Łódź. Mamy tacy... Niepewni jesteśmy, czy będziemy, czy nie będziemy, boimy się trochę. Jakaś kobieta, która pierwszy raz była, zapraszamy, aby powiedziała parę słów, jak było. Proszę Panią, woda 30 stopni ma? Tak. Proszę Państwa, spójrzcie na tą Panią. Niech Pani pokaże to piękne bikini, proszę bardzo. Jak na Jamajce normalnie, no. Proszę mnie nie rozbierać. A nie będę Pani rozbierał. A my, proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie dziennikarzy z Dziennika Łódzkiego. Wszystkie media z całej Polski, które zjechały. Pięknie Was witamy na rodzinnym pikniku morsowania. Mamy tutaj morsa z Tomaszowa Mazowieckiego. Ile Pan wytrzymał? 3 minuty. Ile lat Pan morsuje? Trzeci raz dopiero. A jak tam z chorobami, bo niektórzy mówią, że jak się nie morsuje, to coraz częściej się choruje, a jak się morsuje, to się nie choruje. Jak to jest? No problem, żadnego kataru nic nie ma. No, szanowni Państwo, mors Tomasza Mazowieckiego. Szanowni Państwo, dajcie mu więcej oklasków, będzie mu cieplej. No dajcie mu więcej oklasków, szanowni Państwo. A tam te morsy rozgrzewają się w biegu. Zobaczcie, tam daleko widać tylko czapeczki. Cały czas rozgrzewka za was. Rozbieramy się! No i proszę Państwa, przezimy, morsy, przezimy też do nas przyjechały. Bardzo serdecznie Was witamy i zapraszamy Was jak najbardziej do wody. A tutaj widzę Pan Orzełka robi. Tyle z nami Katarzyna, która za mąci poprowadzi. Dawaj, rozbieramy się, rzucamy. To wrzucamy. Więc teraz Tomaszu będzie się rozgrzewał. A my teraz, szanowni Państwo, rozgrzewamy muzyczne morsy. O, już Pani Kasia powolutku będzie rozgrzewała tomaszowskie morsy. Brawo. Piąteczka. Biega, szykuje na gałarki dzwonnik. Rozgrzewamy Wasze serducha. Będzie cieplej. Proszę Państwa, witamy telewizję B24, która też do nas zajrzała i już filmuje Tomasz Mazowiecki. Dawaj,
czują się jak na Jamajce. Cię tańczcie, niech nasz parkiecik ze śniegu się rozgrzeje. 36 minut, ten chłopak w czapce jest... Oklaski dla niego! Wielki oklaski! Widzę, że kolejna ekipa dołącza do ciebie. Szanowni Państwo, zobaczcie, na prawej ręce Michał ma welfro na wszelki wypadek. Ratownicy są przygotowani, jeżeli coś poszłoby nie tak. Pokaż welfro, proszę bardzo. Prawa ręka, zobaczcie, jest przygotowany. On jest poważny. Nie zostały. Wygrałaś! Z tego co widzę, służba medyczna pomaga Ryszowi zabezpieczyć na wszelki wypadek welfrom, szanowni Państwo. Ale wszystko mamy pod kontrolą. Jeśli się uda, będzie to nieoficjalny rekord Guinnessa. Ale jeszcze raz! Od razu do wody! Chcę to polować! Normalnie, dawaj! Michał będzie próbował tutaj. Dojdziecie! Podejść do lądowania. Próbujemy nawiązać łączność z lotnikiem, bo robimy miejsce na Bugaju, na słoneczku, ponieważ będzie lądował za momencik. Jeszcze kilka okrążeń. Machajmy do niego, proszę Państwa, machajmy! Zachęćmy go do tego, żeby wylądował powolutku, zobaczcie. Dobry jest. Tak kusi, wyląduje albo nie. Marcin, on poleciał na ręczny. Jeżeli proszę Państwa, ktoś nie widział paraloty, zapraszamy Państwa, tylko oczywiście ostrożnie, spokojnie. Pogratulujcie mu dobrego lądowania. Niedługo też będzie startował. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami do końca. Straży Pożarnej oraz morców na darmową kiełbaskę. Jesteśmy cały czas u Michała. Michał, widzę, selfie sobie robisz. Michale, jak się czujesz? No jak się mogę czuć, proszę zobaczyć, kto mnie tutaj przytula. Proszę Państwa, okazuje się, że te piękne panie ogrzewają Michała. Dwie godziny, 15 minut, a więc... Rośki do góry, kraszmy! Roś! Michał, ile czasu jesteś w wodzie już? 50 minut. Proszę Państwa, 50 minut. To widzę kółeczko, jak oni się pięknie rozgrzewają. Z tego co wiemy, jedna tancerka wasza już była w wodzie. Tańczy z Michałem w wodzie.
Państwa, idziemy do Michała. Proszę Państwa, godzinę 19 minut, Michał jest w wodzie. Wielkie oklaski dla niego! Piotrkowska grupa rowerowa będzie wchodziła do wody po raz pierwszy w swoim życiu. Jak oni wytrzymają to? Ciągną sanie, górskie koniki. Super, proszę Państwa, Superman poszedł się kąpać. Powiedział, że się spocił za duszno, bo jest, idzie się obchodzić w wodzie. Jadą w stanach parnych, przyjemne radości. Coraz się nie chwali te panie. Ciekawe, jaka temperatura na górze. Wiemy, że w wodzie 2 stopnie. Chwali te panie, prosto właściciel skatepubu w Piotrkowie Trybunalskim wszedł do wody. Ja już idę tam do niego zapytać się, jak jest. Ale Michale, głowa do góry. A tutaj przed nami widzę dziewczyny, stoją jak kąpie chodzi. Wiemy tylko tyle, że Piotrkowska grupa rowerowa, która jeździ na pielgrzymki właśnie z Michałem, który dzisiaj chce pobić nieoficjalny rekord Guinnessa, również będzie wchodziła do wody. Albo już nawet w tej wodzie była. Medyczny sprawdza stan Michała, bo widzę, że ratownik medyczny nie bardzo jest zadowolony, że tak długo jest w wodzie. Sprawdzamy stan Michała. Niezadowolony, że on tu jest tyle czasu. Proszę Państwa, ratownik medyczny od samego początku był niezadowolony, że Michał jest w wodzie. Niech Pan powie, jakie instrukcje dostał Michał? No, Michał chce skończyć na tarczy, dlatego pozwolę mu wyjść na brzeg, ale dalej już należąco zawieźć go do namiotu, żeby go ogrzać. Robimy to samo co Kinga, proszę Państwa, wy też to róbcie, będzie cieplej! Proszę Państwa, Piotrków Trybunalski. Ktoś tam zadał pytanie, czy zimą może być ciepło? Może być ciepło! Tym Bajla Piotrków, proszę! I wy! Wiem, że Karolina dzisiaj po raz pierwszy z tej grupy sobie weszła do wody.
grupa wchodzi. Nagrodę. Im baila piątką, tym u nas. O, jakie dodatkowe ruchy, proszę bardzo. Morsy z Tomaszowa. Sulejowa, Łodzi, Opocza. A za rok mówiliśmy się, że morsy będą tańczyły, a Tim Bajraj Piotrów Tybunalski wchodzi do wody. Nie tylko zostali razem z tobą do końca. Dziękujemy wam, Starzy Bożonej. Pomachajmy do nich. Dzięki wielkie, Starzaty. Dzięki. Proszę państwa, tym wszystkim Starz Bożona z Piotrkowa Tymunalskiego oraz przyjaciele ze Starzy Bożonej z Sulejowa pomagali nam do samego końca. No chodź. To była kluczowa sprawa. Gdyby nie wy tutaj wszyscy, to byłoby mnie dobra. Proszę państwa, rekord Guinnessa był 2 godziny 2 minuty. Michał powiedział, że 2 godziny 15. I tak było, proszę państwa, dzisiaj. 2:15. Jaki był plan ogólnie? On mi kazał wychodzić z tej wody, ale ja się zakłóciłem. Michał, 2 godziny 15 minut. Czy będziesz chciał dalej to pobić, żeby było 3 godziny? Chyba nie, co? Znaczy, ja siedząc w wodzie, patrzyłem na to wszystko, co się dzieje na wierzchu. Ja zmarnowałem 2 godziny z hakiem, siedząc tam w przeręblu. No Michał, ja ciebie nie będę... Proszę państwa, to co Michał zrobił jest rzeczą nieprawdopodobną, ponieważ 2 godziny 15 minut z lekarzami się konsultowaliśmy, pytaliśmy się, co może się stać. I rzeczywiście decyzja była taka, jeżeli Michał źle się poczuje, natychmiast masz wyjść, ponieważ układ nerwowy inaczej odpowiada, tak? I żebyś nie był kaleką, no powiedzmy sobie szczerze, żeby nie być kaleką do końca życia, musiałbyś wyjść z wody, tak? Dzisiaj chyba ta emocja tych wspaniałych ludzi, którzy są z nami, doprowadziła do tego 2:15. Jak ty się teraz czujesz? Dlaczego się trzęsiesz? Co piłeś, Michał, co piłeś? Właśnie nic, trzęsę się z radości chyba i z podniecenia. Faktycznie no, były takie momenty, że rozważałem, czy się to uda, czy się nie uda, ale no, dzięki wam tutaj wszystkim i dzięki temu, że cały czas byliście ze mną, się udało. No i jak widać, nie jestem kaleką. Jedyne, czego mi się nie udało na razie, to butów zawiązać, ale to się schylę kiedy indziej. To nie chodzi o brzuch. Nie, zdecydowanie nie. Michał, wiesz co? Mamy tu wspaniałych ludzi. Wiesz co, Michał? To jest impreza po raz pierwszy, gdzie też nam powiedziałeś, Marcin, Sebastian, przyjedźcie, będzie fajnie. My w to uwierzyliśmy, przyjechaliśmy dla ciebie specjalnie, więc Michał, zrób z tymi ludźmi sobie selfie wspólne. Wszystkich fotografów zapraszam tutaj, Michała w środek. W środek tam Michał idzie. Thank you.